A tu mamy wreszcie projekt, który okazał się projektem publikacji. Chciałem zapytać najpierw, jak do tego doszło, że ten przewodnik powstał, kto pierwszy to wymyślił i do kogo poszedł, bo to jest istotne, to wiele tłumaczy. No i jak rodziła się w ogóle cała idea przewodnika? Pomysł chyba był wspólny. To ja dłużej zajmuję się Łodzią pewnie niż Kasia, trochę z innej strony. Ja już pisałam pracę magisterską, doktorat i tak ciągle gdzieś tam wokół tej Łodzi krążę, ale pomysł nam narodził Doktorat to obraz Łodzi w literaturze pozytywizmu i młodej Polski. Ależ pan przygotował. I książkę też mam w domu i czytałem. Przyznaję. No nie mam zapytać jak? No w porządku. Nie oddałem do antykwariatu, także. Okay. To dobrze. To znaczy my chyba jakoś tak przeglądałyśmy różne inne przewodniki, pomyślałyśmy, że Łodzi czegoś takiego nie ma. Jakby z tego wyszedł ten przewodnik, czyli taka rzecz popularno-naukowa, ale też jakby był to początek naszej takiej przygody naukowej, czyli tego grantu, który gdzieś tam u nas na uniwersytecie powstaje. Taki
międzykierunkowy, bo tam w zasadzie są i rusycyści, i romaniści, i poloniści, i wszyscy, którzy coś na temat Łodzi takiej nieodkrytej jeszcze mają do powiedzenia. No ale my tak bardzo długo się zbierałyśmy do tego przewodnika, bo 4 lata nam zajęło od idei, czy takiego pierwszego pomysłu, pierwszego spotkania, które miałyśmy nawet w takim szerszym gronie niż tych autorów, którzy w tej chwili, czy nas dwóch, które skończyłyśmy pisać ten przewodnik. I no trochę my z Kasią na początku podeszłyśmy jak takie właśnie panie z zakładu literatury pozytywizmu młodej Polski, czyli chciałyśmy przekopać się, stwierdziłyśmy, że wszystko koniecznie musimy przejrzeć, więc zbierałyśmy bibliografię 3,5 roku, a potem stwierdziłyśmy, że no chyba tego się tak nie ogarnią, więc kolokwialnie trzeba jakoś inaczej to ugryźć. Przyjrzałyśmy w zasadzie chyba wszystkie przewodniki literackie, które ukazały się u nas i stwierdziłyśmy, że czy wiedziałyśmy, czego nie chcemy Polsce bardziej znaczy się, tak? O Polsce, ale nie tylko, tak? Też te, które... A jakie przewodniki przeglądałyście, jakich miast? Jestem ciekaw. Wrocław, Warszawa, Kraków, po Krakowie jest chyba kilka, Gdańsk. Też taki przewodnik po miejscach literackich Europy. Przeglądałyśmy po Dublinie, szlakiem Joyce'a, także różne. I w zasadzie na początku bardziej wiedziałyśmy, czego nie chcemy. Znaczy łatwiej nam było taką negatywną selekcję przeprowadzić niż pozytywną. No a potem już zaczęła się taka praca, no bo to jest, z jednej strony oczywiście trzeba się przekopać przez materiał literacki, ale z drugiej strony, no my na przykład nie bardzo wiedziałyśmy, jak to później poukładać. Tego szukałyśmy bardzo długo, czy robić to trasami, czy miejscami, czy tekstami, czy autorami. Więc tutaj znalezienie tego klucza zajęło nam bardzo dużo czasu, potem sama praca to już była przyjemność. Wyobraźcie sobie, że idąc tutaj, wracamy ze spotkania z człowiekiem, który odpowiadał za Wojewódzką Bibliotekę w Gdańsku i właśnie tam był odpowiedzialny animowo o sytuacji tworzenia przewodnika literackiego po Gdańsku. I otóż jaki był efekt tego przewodnika? Że w mieście wydarzyła się awantura i nie może się skończyć. Oto kto tam jest, kto jest ważniejszy, kogo nie ma i tak dalej. Spodziewacie się czegoś podobnego? Sypiemy głowę popiołem na wszelki wypadek chyba już. To... Na pewno nie uwzględniłyśmy wszystkich autorów, którzy coś o Łodzi napisali i zrobiłyśmy to świadomie. To znaczy, to nie jest tak, że przeczytałyśmy tylko to, co ostatecznie znalazło się tutaj w naszym przewodniku. Przeczytałyśmy znacznie więcej, ale w procesie myślenia o książce i układania przeczytanych przez nas tekstów w trasy, wiele utworów po prostu wyeliminowałyśmy z pola naszego widzenia świadomie. Po prostu nie układały nam się w takie skomponowane spacery, ale zależało nam na tym, żeby jednak z tą książką można było spacerować, żeby można było pójść, wziąć ją i w ciągu godziny czy dwóch jakiś spacer miły po mieście sobie zrobić. To będzie ta dobra odpowiedź, ale druga jest też taka, to znaczy oczywiście to, co Kasia powiedziała, jest prawdą, ale też mamy świadomość tego, że nie do wszystkich tekstów dotarłyśmy. To znaczy na pewno na naszej stronie przewodnika facebookowej jest takie zdjęcie z naszymi biurkami obłożonymi książkami. Przeczytałyśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale też do części tekstów, czy na trop części tekstów wpadłyśmy tak naprawdę już po skończeniu. No, myślę, że większość z nas tutaj pisze i wszyscy wiemy, że jest ten deadline, który musimy. I my tak naprawdę do końca samego pisałyśmy i gdzieś tam jeszcze później teksty nam wypłynęły, których... Ale zostawiłyśmy sobie furtkę na drugi tom, bo tego materiału, który jest przygotowany, właśnie takich tras, których nie ma, i to też wiemy, że mogą być zarzuty, że nie wszystko jest, co powinno być, że ktoś tam mieszka w jakiejś części Łodzi, o której wie, że coś napisano, a my tego nie uwzględniłyśmy. Mamy tego świadomość, ale pewnie jest jeszcze są takie rzeczy, do których nie dotarłyśmy. Tego jest wbrew pozorom bardzo dużo. Postanowiłem zacząć od pytań z takiego kalibru, żeby potem już było miło. W każdym bądź razie chwała autorom. Ale to chyba, którzy... się upomniał, Przemku. Nie, spokojnie. Ty jesteś. Nie, to abstrahujmy w ogóle. Generalnie autorzy nieżywi chyba nie będą się czepiać i już. Chciałem zapytać o to, czy tworząc ten przewodnik też jakoś trochę przewędrowałyście tymi ulicami? Czy była to robota tylko stricte biurowa w pewnym sensie, że pracowałyście mocno nad tekstami, wygrzebywałyście, poszukiwałyście, znalazłyście nieraz fajne rzeczy, perełki. Już widzę to wow, kiedy było ten cytat, udało się jakiś fajny znaleźć, który do tego pasuje, bo sam przeżywam takie eureki w jakiejś tam swojej robocie, że znajduję ten genialny cytat, który świetnie pasuje do różnych rzeczy. No a z drugiej strony też mam za sobą taką robotę, że musiałem trochę po mieście pochodzić. I czy wam się też zdarzyło to, że z tą książką
szłyście w to miejsce, żeby to zobaczyć, jakoś mieć pewną wizję potem w komentarzu do cytatu, w projektowaniu tych poszczególnych tras. Czy możemy z Kasią z czystym sumieniem powiedzieć, że zdarłyśmy stopy, wędrując po na przykład w Rudzie Pabiańskiej. Była to wina głównie niedobranych butów, ale byłyśmy, to chyba było jedyne takie miejsce w Łodzi, które sprawiło nam taki topograficzny problem. I pojechałyśmy na wycieczkę, faktycznie taką organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, przewędrowałyśmy to i poukładały nam się te teksty, które znalazłyśmy w trasę. A tak to większość tych miejsc tak naprawdę chyba znałyśmy na tyle, że... No jako łodzianki mieszkające tu i wędrujące po tych wszystkich ulicach, ale rzeczywiście Ruda jest piękna, prawda? No piękna, my byłyśmy jeszcze, była piękna pogoda, miałyśmy dużo czasu. No i tak naprawdę to była bardzo miła wycieczka dla nas też. Znaczy to była taka, wiedziałyśmy, że musimy to zobaczyć, żeby wiedzieć, czy najpierw ma być kościół, czy najpierw stawy, czy najpierw willa tego literackiego bohatera, ale poukładałyśmy sobie to, więc myślę, że... A kiedy to było? Latem ubiegłego roku. W sierpniu. Ja tam byłem 5 lat temu i tak zobaczyłem zdjęcia, mówię, kurczę, chyba wyremontowali parę tych willi, czy... Chyba nie. Kiedy my tam byłyśmy, to one się domagały jednak jakiejś uwagi czy właścicieli, czy władz miejskich. Zaczynamy ten przewodnik od mikrokosmosu, czyli ulicy Piotrkowskiej. Tak jak miałoby być to wielkie otwarcie. Dzisiaj się zastanawiałem, czy w układzie tego przewodnika Piotrkowska powinna być na początku, czy może na końcu, a może w środku powinna tworzyć rodzaj pasażu, który łączy jak gdyby wszystkie inne miejsca, nie? Bo Piotrkowska ciągnie się tam, przechodzi w Pabianicką i w zasadzie dąży do tej Rudy. Tutaj przechodzi przez Nowomiejską, mknie sobie na północ przez Bałuty, ale postanowiłyście umieścić Piotrkowską na samym początku. No właśnie, dlaczego? Odpowiedź kryje się już w tytule rozdziału poświęconego trasie spacerowi po Piotrkowskiej. No to jest właśnie taki mikrokosmos Łodzi. Tam to miejsce skupia w sobie, jak w soczewce, całą historię naszego miasta. Koncentruje też bardzo wiele tekstów literackich. I stwierdziłyśmy, że jeśli ktoś spośród Łodzian, ale też ktoś z przyjezdnych myśli o Łodzi, to jednak nadal przede wszystkim myśli o ulicy Piotrkowskiej. I dla nas było właściwie taką oczywistością, że my zaczniemy od tego miejsca, tym bardziej, że to miejsce stworzyło Łódź, można powiedzieć. To znaczy Łódź wyrosła z tego traktu piotrkowskiego, który potem został przekształcony w ulicę Piotrkowską, więc nawet nie myślałyśmy o innej opcji. Musiało się zacząć właśnie od Piotrkowskiej. To myślę, że tego wyboru broni całkowicie powiedzenie każdej osoby, która mieszka w osiedlach czy dzielnicach otaczających ścisłe śródmieście, typu jadę do miasta, tak? Bo to Piotrkowska jest miasto, reszta nie wiadomo. Ale powiedzmy też tak warsztatowo, że to był jeden z ostatnich rozdziałów, które pisałyśmy, prawda? Bo też nam było trudno tą Piotrkowską, tak jak Kasia powiedziała, to jest, no nie ma tekstu literackiego o Łodzi, albo który by o tej Piotrkowskiej nie gryzł w jakiś sposób. Więc nam naprawdę tutaj, wiedziałyśmy, jak ma być to ułożone, ale to była, no poza Bałtami, chyba taka najcięższa praca, tak najwięcej było do poukładania. Z drugiej strony ona jest taka linearna, więc też było łatwiej, więc, ale pisałyśmy, nie był to pierwszy rozdział, który powstał. Aha, czyli po prostu przerabiałyście poszczególne dzieła i jak tam trafił wam się cytat z Piotrkowską, to bach do tego pliku. Tak, do kopert, czy tam na karteczki. Okay. Czy to kopert? A układ, bo zaczyna się od Piotrkowskiej i kończy się Tuwimem i chyba to jest bardzo dobry nawias, tak uważam. Bardzo dobre dopnięcie, no ale tam gdzieś w tyle jest Łagiewnicki, tak, Ruda Pabianicka, czyli wyraźne leśne odstępy Łodzi. Boże, jak dostaniemy to Expo, to będzie cudownie, tak. Zielona Łódź, no jakoś wszystkie inne nie wyszły. Dobrze, to tak, mamy układ, mamy Piotrkowską. Mamy na końcu, zamykamy Tuwimem. Czy był ktoś inny godny do zamknięcia? Dlaczego Tuwim? Kasia powiedziała, że nie wyobrażałyśmy sobie tego przewodnika bez Piotrkowskiej. I tak w zasadzie były trzy rzeczy, o których wiedziałyśmy, że muszą się pojawić, a jednocześnie chyba były takie najłatwiejsze do strywializowania. To była Piotrkowska, Rajmond i Tuwim, bo w zasadzie oni się pojawiają wszędzie. Teraz chciałyśmy to pokazać inaczej, na nowo, żeby to nie było takie szablonowe. Nie wiem, czy nam się udało. Też tego Rajmonda mocno okroiłyśmy. Tuwima tak samo. Zrobiłyśmy, no Tuwim jest jedyną osobą, która ma swój osobny szlak. To znaczy nie jest to szlak geograficzny.
biograficzne, tylko właśnie poświęcone jemu. No warto było, mam nadzieję, że to nie jest też taki Tuwim, ale o Tuwim już napisano tyle, że mogłyśmy to zrobić tylko w inny sposób, no nic, do niczego nowego się byśmy chyba już nie dokopały. Ha, jako złośliwy, mały, tłusty kurdubel w zasadzie mógłbym powiedzieć, no jak to, kończycie Tuwimem chyba z zupełnie innego powodu. Z jakiego? Nie, tak mi się wydaje, że on jest naprawdę idealną ikoną tego miasta, przez to, że był postacią typowo graniczną, tak? I żydowską, i polską, i osadzoną w dziedzictwie literatury, i tłumaczącą literaturę rosyjską, jak gdyby wszystkie te wątki, nici, pasma opisujące, tworzące kulturę tego miasta zbiegają się w pewnym sensie w jego postaci. I uważam, że tytuł książki Matewieckiego Twarz Tuwima można sprawestować, że jest to twarz miasta w pewnym sensie. I to, że ten pomnik jest w takim, a nie innym miejscu, co prawda Tuwim miał określony stosunek do władzy, może dlatego siedzi do niej tyłem na tej ławeczce, ale rzeczywiście dla mnie jest typową taką ikoną tego miasta i dość nowoczesną, jako postać, jako personifikacja moim zdaniem Łodzi. To wszystko prawda, co mówisz, ale myślę, że my chyba trochę z innej perspektywy patrzyłyśmy. Na pewno starałyśmy się, i to pewnie widać w tym przewodniku, żeby były takie biograficzne noty o wszystkich tych autorach, szczególnie tych takich, których gdzieś tam wygrzebałyśmy, wyciągnęłyśmy, czy nie wiem, pozwoliliśmy mi zmartwychwstać, natomiast tak górnolotnie, ale a o Tuwimie tak naprawdę, o tych takich niuansach, szczegółach, no nie, no my go pokazaliśmy tak sztampowo, bo chcieliśmy pokazać go w mieście, znaczy też może tak różnorodnie, że funkcjonuje, że to jest i pomnik, i to są miejsca, które są biograficznie z nim związane, ale to też jest ten koń i szkoła, która gdzieś tam przewija się w jego biografii, przewija się w innych tekstach literackich, ale Tuwim nam się przewijał przez cały ten przewodnik, tak naprawdę jest takim leitmotivem i on w zasadzie cały czas nam towarzyszy. Nam zależało na tym, żeby w trakcie pisania tej książki przez cały czas jednak koncentrować się na topografii, na geografii. W związku z tym wydobywałyśmy z tego Tuwima no przede wszystkim to, co go łączyło bardzo tak konkretnie z miastem. Natomiast trochę mniej, jakby tutaj wchodziłyśmy w kwestię interpretacji jego biografii, czy jakby recepcji, która mu towarzyszyła i towarzyszy. To nas troszkę mniej interesowało akurat przy tworzeniu tego przewodnika. I myślę, że dlatego umieściłyśmy go na końcu, ponieważ jest to jedyny człowiek, który ma swoją własną trasę. Pozostałe spacery to są jednak trasy wyznaczane topograficznie i geograficznie. No, wielka, wspaniała robota. W zasadzie ma dla mnie też taką praktyczną użyteczność, bo można się tym obronić w tramwaju na przykład. To jest grube, ciężkie i solidne. Najpierw zapytam w ten sposób, zanim dojdziemy do tych najtrudniejszych pytań. Kogo jest za dużo waszym zdaniem w tym przewodniku? Jako świadome autorki bardzo ważyłyśmy proporcje. Nie, chyba nie ma nikogo. Czy brakuje nam, i też musimy przyznać, że brakowało nam czasu na to, żeby sporządzić indeksy. Wiemy, że jest, znaczy mamy świadomość ich użyteczności, one byłyby dobre, żeby tą książkę uzupełnić. Na pewno jest dużo Reymonta, na pewno jest dużo Tuwima. Z współczesnych tekstów chyba najbardziej ta trylogia Beśki, ale to też są trzy książki, które Łódź opisują tak naprawdę topograficznie bardzo dobrze. Ale starałyśmy się, no miałyśmy problem z pewnym autorem, nie wiem, czy pamiętam pamiętasz z kim. Z Andrzejem Makowieckim, prawda? Też się zastanawiałaś, bo tych tekstów jest dużo. Tu... Nie najlepszych artystycznie. No właśnie, ale z kolei ja myślałem, bardzo... że powiecie o Barcie. Dobra. Nie najlepsza artystycznie. Nie, myślę, że tutaj dużo akurat nie ma. A jest za dużo? No, słyszę taką wątpliwość, że to jest najwybitniejszy współczesny pisarz polski, bo tam gdzieś tak pada. W naszej... przewodniku, tak. Jeden z najwybitniejszych. Ale jest dodane z jeden, żeby nie posłuchiwał. Okay. A to tylko myślę, że nagrody, które otrzymał, są tutaj wyznacznikiem. A to nie jest moja wątpliwość, to zasługa po prostu, ale warto ją, że tak powiem, zapodać. Czyli Makowieckiego jest albo Beśki. Znaczy my,
zrezygnowałyśmy na pewno z pewnych tekstów Makowieckiego, bo widzieliśmy, że w tych jego łódzkich tekstach jest bardzo dużo topografii, ale też nie chcieliśmy, żeby jakby Łódź była przedstawiona w tym jednym czasie, który on opisuje, bo to są konkretny wycinek tej historii literackiej Łodzi. No i chciałyśmy też zachować proporcje, bo nie dać się zdominować jednemu twórcy. I tutaj świadomie cięłyśmy to, tak? Tak mi się wydaje, że to była nasza świadoma. Niektórzy mówili też, że Bondy jest dużo. Woleliśmy Bondę niż Bonda. Nie, okej, okay, ale dobra, no przecież ludzie więcej czytają takich rzeczy, tak? Niż powiedzmy jakiejś wysublimowanej poezji, więc absolutnie, no jeśli jest Bondy tyle, ile trzeba Bondy, no to jest tyle Bondy. Okej, okay, no muszę wam zadawać też trudne pytania. No dobrze, no to dochodzimy do tego pytania, kogo jest za mało? Powiem, jakie my z kolei do nas dotarły słuchy, ale to myślę, że też jest do wytłumaczenia i pewnie Kasia to bardzo dobrze wytłumaczy. Jest za mało poezji. Mamy tego świadomość i to też był, jakkolwiek to może zabrzmieć dziwnie, to był też nasz świadomy wybór, bo nawet te teksty najpopularniejsze gdzieś tam starałyśmy się we fragmentach umieścić, no ale z poezją jest pewien problem. Tak, no problem polega na tym, że poezja się bardzo słabo poddaje takiemu topograficznemu i geograficznemu zakorzenieniu. Nawet jeżeli wybrałybyśmy jakieś fragmenty, nie chciałyśmy też cytować zbyt wielu całych wierszy, dlatego że nie chciałyśmy tworzyć jakiejś antologii poezji, chociaż tutaj Karolina miała właśnie taki pomysł, który może kiedyś zrealizujemy, stworzenia takiej antologii łódzkiej poezji ostatniego ćwierćwiecza, bo starsza poezja łódzka ma swoją antologię, ta nowsza nie. I stwierdziłyśmy, że cytowanie całych wierszy w naszym przewodniku to nie będzie zbyt dobry pomysł, więc... Tu Wima pokroiłyśmy, a co dopiero... Tak, tu Wima kroiłyśmy, innych autorów też. Jest bardzo niewiele wierszy przytoczonych w całości krótkich. No tutaj to kryterium objętościowe decydowało i pewnie właśnie dlatego no, musiałyśmy z tej poezji zrezygnować. Nie mogłyśmy wybrać jakiegoś jednego fragmentu, jednej strofy, bo no, strofa wyrwana z kontekstu całego wiersza na ogół nic czytelnikowi nie powie. A nie chciałyśmy też robić jakichś takich analiz literaturoznawczych poezji, bo nie o to tutaj chodziło, więc rzeczywiście świadomie z poezji zrezygnowałyśmy, wybierałyśmy tylko te wiersze, które dotyczyły bardzo konkretnych miejsc na mapie Łodzi, czyli na przykład Byłego Więzienia na Radogoszczu, czy Kawiarni Honoratka. Pan licho poezję, ale jak tak pomyśleć, to Wschodnia na przykład. A czemu nie ma tego Zdzisława Jaskuły i tej popalonej papierosani kanapy, na której siadał sobie Allen Ginsberg, Hans Magnus Enzensberger? No i że to było miejsce strasznie ważne. A tu co, Wschodnia i nie ma. Pierwotnie była taka informacja, ale bardzo krótka. Ja przyznaję, że ja ją wyrzuciłam na etapie już... Przy wysokości końcowej... Zdzisława informacja nie może ale być właśnie krótka. Dlatego, że... Ja się zastanawiałam, czy wypada i czy w ogóle jest dobrym pomysłem podawanie konkretnych adresów osób, które albo jeszcze mają bliskich w tym miejscu, albo jeszcze żyją. Zakładacie, że przewodnik literacki czyta Bojówkę NR-u? Ja wszystko zakładam i jestem z natury pesymistką, więc biorę pod uwagę to, że może rodzina nie życzyłaby sobie podawania konkretnego adresu. Co innego w przypadku Rejmonta i Wschodniej, bo to już jest historia dawno zakończona. Natomiast w przypadku twórców żyjących bądź nieżyjących, ale których rodzina jeszcze jest jakoś z danym miejscem związana, no wydawało mi się to jakąś niedelikatnością. No dobrze, to a propos tego rozwoju, odpalam poezję. Maciej Robert Nautilus, nominowany do Nagrody Szymborskiej. Ani fragmencika. No to jest... Jakby, nie było. Możemy jakby tylko powtórzyć to, co już powiedziałyśmy. No nie chciałyśmy nie, wybierać... Spoko. To jest też scena teatralna, spokojnie. Odgrywam pewne role. Nie aż tak głęboko. Nie tłumaczę. Nie owieczek prowadzonych na rzeźnie. Ale muszę. Miał wyjście. No bo nie potem chciałyśmy po prostu wybierać jakichś fragmentów, chociaż sobie zdajemy sprawę, że jest wielu takich łódzkich poetów i było. Możemy się, Przemku, w zasadzie zrewanżować i rzucić parę nazwisk, których jeszcze ty nie wskazałeś, że brakuje, a my wiemy, że... O, no ale oni czekają, na pewno. Aha, no dobrze. No to... No nie, no. I będziemy to się obnawiać. Nie, dobrze, okej. Okay. A na przykład pamiętniki.
które mają literacki sznyt, ale w przypadku na przykład Sierakowiaka? No to jest taki teren, no możemy jako literaturoznawczy nie powiedzieć, że to jest taki temat, który jest trudny do ugryzienia. My się bałyśmy, że utoniemy w takich tekstach. Dlatego też na przykład nie ma listów, też takich wielu bardzo ważnych osób, których związek z Łodzią, także właśnie taki wskazywany topograficznie, gdzieś szczególnie w tym okresie powojennym się pojawia, ale właśnie w tekstach wspomnieniowych, w jakichś listach prywatnych. Bałyśmy się, że kiedy byśmy po te teksty sięgnęły, to byłybyśmy drugim Sienkiewiczem może, takim opisującym Łódź. Tego materiału jest po prostu zbyt dużo. Nie, to widać, jasne. Wszystko jasne. No z pamiętnikami było trochę jak z poezją. Myślę, że nawet jeszcze rygorystyczniej do tego podeszłyśmy. To znaczy my z góry założyłyśmy, że nas nie będą interesowały pamiętniki, chyba że literatów i przywoływane tylko kontekstowo, więc mamy jakieś wspomnienia Tuwima i Timofiejewa cytowane. Natomiast wspomniałeś o Sierakowiaku, no takie wspomnienia czy pamiętniki przede wszystkim autorów pochodzenia żydowskiego, którzy tutaj przeszli przez getto, ich jest całe mnóstwo. I wiedziałyśmy, że jeżeli my sięgniemy po jednego, to będziemy musiały po kolejnego i jeszcze kolejnego, a tego nie chciałyśmy. To była też, od razu muszę powiedzieć, to była nasza świadoma decyzja na początku, kiedy konsultowałyśmy się, czy rozmawiałyśmy o tej książce z różnymi osobami, te takie może naciski, miary, sugestie, żeby sięgnąć po te teksty, były i no mówię, my świadomie zrezygnowałyśmy z tego. Nie wiem, czy ze szkodą, czy z zyskiem dla tej książki, ale to był nasz świadomy wybór. Nas interesowała przede wszystkim literatura piękna, no przede wszystkim proza. Po pierwsze, z tego powodu, że ona jest łatwiej przyswajalna dla przeciętnego czytelnika, zależało nam, żeby przewodnik trafił jednak do odbiorcy, tak, podstrzeg, żeby trafił i żeby trafił do odbiorcy, który czytuje literaturę popularną przede wszystkim. Okej, okay, zrobimy sobie takie kółko hermeneutyczne, dochodzimy z powrotem do początku. To teraz po takiej praktyce, jaką wykonaliśmy, mogę was chyba całkiem odpowiedzialnie zapytać o założenia. Tak, czyli no, mówisz o tym, Kasiu, że prozy więcej, jednak poezja mniej, chociaż ona ma taką moc kondensującą. Mówisz, że trudno ją jest zaczepić geobiograficznie czy geopoetycznie, żeby tak można być, bo powiedzmy sobie jedną z najważniejszych rzeczy. No, to jest przewodnik, to jest rodzaj też powiedzmy literatury, tak, w pewnym sensie, która jest mocno osadzona w geobiografii pisarza, czy z taką geobiografią literacką Łodzi w pewnym sensie. I też odnosi się do tekstów, które oczywiście nie mają biograficznego odniesienia, tylko są fikcją. No i w zasadzie możemy przeporządkować ten rodzaj publikacji do takich książek z zakresu geopoetyki w pewnym sensie. Okej, okay. Poezja trochę mniej, chociaż ona ma nas kondensacji i moim zdaniem wielokrotnie zaczepia się na określonych miejscach i to można wskazać i zaczepić, ale rozumiem też, że zapis poetycki powoduje, że zabiera dużo miejsca, prawda? A chcieliśmy dostać książkę, która nie będzie wielkości cegły, tylko może mieć powiedzmy połowę jej ciężaru. No zdaniem wydawcy ona i tak jest zbyt obszerna. No właśnie, a powiedzcie o tym, jak Maciek już dostał całość, co Maciek powiedział, okromnie. Maciek to nas od roku chłostał, my, tak jak powiedziałam na początku, podeszłyśmy do tego jako do takiej pracy naukowej, chciałyśmy wszystko przeczytać, wszystko zebrać, a potem Maciek mówił, no może nie, skupmy się na tych tekstach, on jest praktykiem, tak? Pisząc na przykład ten przewodnik filmowy po Łodzi, mówię, tak, pisałem o tych filmach, które wszyscy znają, nie o tych, kto gdzieś tam raz widział. No więc pytamy, czy to ma być tylko Tuwim i Rejmont. Jeżeli nie, no to siłą rzeczy będą się pojawiały teksty, które są mniej znane. Tutaj pytałeś też nas na przykład o obecność taką dużą Beśki czy Bondy. No ten przewodnik jakby... Taka dygresja, ten przewodnik dla nas też jest, to słowo przewodnik jest, ma dwojakie znaczenie. On był przewodnikiem po Łodzi, ale też przewodnikiem po łódzkiej literaturze. Miałyśmy nadzieję, że ktoś, kto czytał Beśki, znać go w tym przewodniku, może będzie chciał sięgnąć po inne teksty, mniej znane, może literacko lepsze, może też takie bardziej zapomniane. Więc też miałyśmy taką ideę, może ideę fix, żeby pokazać tą literaturę Łodzi z nadzieją, że ktoś po nią sięgnie.
i Maciek chyba uszanował ten nasz wybór, ale jego rola przez ostatni rok to była taka szybciej dziewczyny, szybciej, kiedy dostanę kolejny fragment. I nie będziemy ukrywały, rzeczywiście wszyscy wiemy jak to jest, że ta praca intensyfikuje się w finale, tak? Na końcu to już, jak to Maćku, jeszcze nie przeczytałeś, to już zdążyłyśmy napisać kolejny fragment. Więc Maciek był, on bardzo nam kibicował od początku, kiedy pojawiła się ta idea, że chcemy zrobić ten przewodnik 4 lata temu, to Maciek czekał cierpliwie, coraz mniej cierpliwie, aż wreszcie po prostu powiedział dziewczyny, w tym roku, w tym i w tym dniu chcę, żeby... A ja myślałam, że to w ramach jakiegoś grantu powstawało. Nie, w ramach grantu tutaj możemy się uśmiechnąć. Mamy nadzieję, że powstanie większa książka i o zupełnie innym charakterze, taka naukowa. To była tak naprawdę praca nasza... No nie możemy powiedzieć, że to była praca jednego roku, prawda? Naprawdę myślałyśmy nad tą książką. Te 4 lata to była taka rzetelna praca, zbieranie materiału, znaczy może nie układanie go, ale dzielenie się tym materiałem, która z nas przeczyta to. Na początku myślałyśmy, no Kasia bardziej XX wiek, a może bardziej to, ten przełom XIX wieku, no ale co potem właśnie zrobić z tymi utworami, które pojawiają się w PRL-u. No i tak jakoś docierałyśmy się, no wiadomo, że my też, chociaż pisałyśmy, zaczęłyśmy tutaj mówić jednym głosem, pisałyśmy to wspólnie, to jednak mamy różne upodobania literackie i pewnie część tekstów, ale konsultowałyśmy ze sobą na każdym etapie pisania, tak? To znaczy każda z nas pisała swój fragment, konsultowany był z drugą z nas, potem dopiero z Maćkiem, więc myślę, że to była taka praca. No Maciek był tym złym policjantem, tak? A my tym, które próbowałyśmy się wybronić. Nie chciałyśmy też, żeby ktoś nas ubiegł, bo nam się wydawało, że łódź jest tak dobrym tematem do takiego przewodnika, że ktoś na to wpadnie, może zrobi to szybciej niż my. No i ta idea też nam przyświecała, żeby to skończyć jak najszybciej. Prawdziwie po łódzku. No ale no mogę to tak podsumować, że ten pośpiech rzeczywiście w dzisiejszym świecie jest związany. No szybko, szybciej tak żyjemy. A z drugiej strony, tak naprawdę byłyście przekonane, że ktoś może zrobić podobną rzecz? Tak. My jesteśmy lokalnymi patriotkami i wydaje nam się, że wszyscy są. I każdy tylko czeka, żeby coś o Łodzi napisać, albo coś łódzkiego zrobić, stworzyć. I my kibicujemy tym inicjatywom. Okej, to zapytam jeszcze o takie, że mówicie, że konsultowałyście, rozmawiałyście, wymieniałyście poglądy. Kasiu bardziej XX wiek, Karolina schyłek XIX, a czy były jakieś zwarcia? Nie, tego nie dajemy, nie dajemy, nie, nie dajemy. No nie, no oczywiście nam się pracowało bardzo harmonijnie. Nie, bo musimy Kasia powiedzieć, że chyba dobrze nam się razem nad tym pracowało. To znaczy, my jesteśmy też, mamy bardzo różne charaktery. Mogę Kasia powiedzieć, że ty jesteś bardziej uporządkowana, jestem bardziej chaotyczna, więc mi służyło to, że Kasia tam czasami... Ale już dzisiaj powinnyśmy tam dosłać, skończyć, poprawić i myślę, że pod tym względem się bardzo uzupełniamy. Też przyznamy się tutaj bez bicia, że nie wszystkie przeczytałyśmy wszystko, tak? Że jest taka część tekstów, o których ja pisałam, których Kasia nie czytała i takich, których Kasia czytała, o których Kasia pisała, a ja nie czytałam. Zaufałyśmy sobie pod tym względem, więc też nie było czegoś takiego, że nie wiem, któraś z nas napisała i stwierdziłyśmy, że to się nie nadaje. Chociaż poprawiałyśmy się momentami, bo coś tam nie grało. I jeszcze się zdarzało, że potem Maciek nas poprawiał, najbardziej jeżeli chodzi o tą, może literaturę nie, ale o tą historię Łodzi, o jakieś tam, nie wiem, terminy i tak dalej. Ale tutaj ta współpraca chyba układała się harmonijnie i nie pokłóciłyśmy się, lubimy się dalej. Po napisaniu 400 stron nie zawsze się to zdarza. Okej, czyli przychodziłyście do pracy, parzyłyście kawę, nie mówiłyście sobie, dzisiaj będziemy na Narutowicza? Jak to było? Nie, siedziałyśmy każda przy swoim komputerze, dzwoniłyśmy do siebie często. Ja nie pijam kawy w ogóle, Kasia chyba też nie. Od jakiegoś czasu tak. Od czasu przewodnika literackiego. Nie, to nie siedziałyśmy w ogóle razem i nie... Razem to oglądałyśmy finalno, tak jak wyglądał skład, ale tak to nie siedziałyśmy kolano w kolano przy biurku i po prostu pisałyśmy. Ale faktycznie pracowałyśmy nad konkretnymi tekstami, na przykład to może inaczej. Każda trasa z tych jest którejś z nas. Nie będziemy mówić, która, nie wiemy, czy to się właśnie, to nas interesuje, tak? Kasia zawsze się zastanawia, czy można wyczuć w tym tekście, że są dwie autorki i która trasa jest której z nas. No i na przykład, nie wiem, jedna z nas pisała szkielet, tak? A druga uzupełniała go tekstami właśnie, które do tego samego
o tym samym mówiły. Więc to tak wyglądało. No, raczej to był patchwork niż taka... No, cudowny patchwork, bo jak widzę, jak się uzupełniacie. Karolina bardzo szybko mówi, a kropelka się popędzała. Okej, okay, w drugą stronę musiało być inaczej. Ty robiłaś tak wolniej, a Kasia była bardziej restrykcyjna. No ale dzięki tej obopólnej, fajnej, miłej współpracy mamy ten przewodnik. Potężna robota. Poczytałem sobie dokładnie w wielu miejscach. I wydaje mi się, no nie powiem, że przeczytałem od deski do deski, nie? Bo to jest duże wyzwanie, bo myślę, że trzeba z tym chodzić też. I czuć ten tekst, jednocześnie widzieć obraz i czuć ulicę. I sięgnąć po utwór, o którym piszesz. I sięgnąć po utwór, chociaż wydaje mi się, że to sięganie ograniczy się jednak do pasjonatów. Takie moje pytanie. Jak wam się ta Łódź jawi po skończeniu tej roboty? Bo to mnie strasznie ciekawi, prawda? Bo zaczęliście do pracy, wchodziłyście wiele tekstów jako lokalne patriotki, a to się okazało, że wiedza na temat tego miasta w zderzeniu z tym całym materiałem wasza no wcale nie musi być taka super duża, jak mogłyście o tym sądzić, pisząc poprzednie teksty czy artykuły, i że pewnie wy kilka razy się łapałyście, a może częściej na tym, kurczę, gdybym znał ten tekst wcześniej, może coś inaczej napisałabym w tych wcześniejszych książkach, prawda? Właśnie, jak ten obraz się... Ja to mniej jakby traktuję naukowo, ten przewodnik, natomiast dużo mnie pisanie go i czytanie utworów, które tutaj zostały omówione, nauczyło, jeżeli chodzi o spojrzenie na miasto, takie osobiste, prywatne. I tu muszę powiedzieć, że przez te teksty literackie rzeczywiście spojrzałam inaczej na bardzo wiele miejsc w naszym mieście, także na dzielnicę, w której mieszkam. Teraz wydaje mi się jeszcze ciekawsza. Natomiast mój kolega, który przeczytał przewodnik, powiedział, że jakby po tym, co tutaj napisałyśmy, to mu się chciało mieszkać na Bałtach. Nie, wręcz przeciwnie, zachciało mi się jeszcze bardziej. Patrzę inaczej na pewne konkretne miejsca, na pewne konkretne kamienice, którym się wcześniej może nie przyglądałam, ale właśnie przez to, że teksty literackie zwróciły uwagę na pewien detal, na przykład na jakiejś kamienicy, to i mnie się otworzyły oczy na ten detal, którego wcześniej nie widziałam. On na przykład był gdzieś bardzo wysoko i z perspektywy chodnika 20 czy 30 metrów do góry, trudno coś dostrzec. A literatura to pozwala dostrzec i co więcej ożywia pewne elementy miasta, tworzy jakiś taki alternatywny świat. I we mnie ten alternatywny świat został. Te teksty literackie pozwoliły mi spojrzeć zupełnie inaczej, odświeżyć sobie miasto, uświadomiły mi jednak, jak bogatą ma to miasto historię. Oczywiście to jest taki truizm, no wszyscy wiemy, znamy historię Łodzi, przynajmniej w takich ogólnych zarysach. Natomiast przez kontakt z dziełem literackim ta historia zaczyna wyglądać trochę inaczej, bo ona nie jest tylko zbieraniną faktów, dat. Napełnia się emocjami. Oczywiście, oczywiście. Napełnia się emocjami, pozwala jakoś rozbudzić wyobraźnię, poczuć siebie po prostu w tym miejscu. Patrz, jak szybko mówiła. Uzupełniamy się. Ja mam podobne doświadczenia. Dla mnie takim ciekawym doświadczeniem jest właśnie to, o czym Kasia mówiła, że jak można opisać pewne elementy rzeczywistości. No tutaj starałyśmy się pokazać różne teksty i te same miejsca opisane przez różnych autorów, ułożone chronologicznie bardzo często, więc widzimy też, jak się zmienia język, jak zmieniają się pewne elementy postrzegane przez autorów. Ale dla mnie takim ciekawym doświadczeniem było, przyznam się, czytaną na bieżąco książkę, która na Kasi zrobiła duże wrażenie, czyli pani Opiat. Niebezpieczna gra. Pamiętam, kiedy pisałam książkę dla dzieci o Łodzi, i tutaj Marysia pewnie może powiedzieć, że tam, co tam jest na Narutowicza w tej słynnej kamienicy. Ja zawsze myślałam, że to nietoperze. Potem Maciek mówi tak, nie, to nie są nietoperze. Jak będziesz robiła tam ten rozdział o nietoperzach, to lepiej tego nie. No więc patrzę, że one mają faktycznie zęby. No ale to się okazuje teraz, że w tej powieści na przykład pojawiają się w kontekście hrabiego Drakuli, gdzieś tam zupełnie inaczej funkcjonują, więc to jest bardzo ciekawe. W Gargulce? Nietoperze takie, które są tak naprawdę kotami ze skrzydłami nietoperza. No widzisz, no właśnie to jest, jak to nazwać, tak? I to jest ciekawe, jak to się dzieje. W ogóle opis, to jak pokazać pewną
pewien wycinek przestrzeni miejskiej, architektury, jak on jest opisywany, tak? No chociażby no, przyjrzyjmy się temu koniowi z Lecznicy, tak? Jak można, jak o nim pisał Tuwim, jak o nim pisał Timofiejew, jak on w ogóle funkcjonuje, no to jest dla nas ciekawe. A jeszcze do tych odkryć, to myślę, że w tej książce chyba na wszystkie te zachwyty nasze odkrycia nie było miejsca. No ja na przykład teraz jestem przeżywam dużą przygodę z literaturą Łodzi, taką popularną, która powstawała w 20-leciu. No tych tekstów się tutaj niewiele pojawiło, a dla mnie to jest też kapitalne odkrycie, no bo to gdzieś między tym 905 rokiem, między Ziemią obiecaną, między tą legendą perelowską, gdzie tam w tych wszystkich blokowiskach się to działo, no to jest taki wycinek Łodzi, która nie funkcjonuje w świadomości takiej ogólnej, taka rozerotyzowana, narkotyczna. No to jest ciekawe, ale my się jeszcze będziemy zachwycać, tak? Natomiast ja bardzo lubię taką powieść Grzegorza Gortata Zła krew. To jest powieść, która rozgrywa się przy ulicy Ogrodowej i jej tematem są losy chłopca, który dorasta tam w latach 60. i on dorasta, można powiedzieć, razem z historią Łodzi lat 60., razem z historią Polski lat 60. I tam pojawia się taka bardzo ciekawa refleksja związana z korzeniami żydowskimi naszego miasta. Ponieważ akcja powieści kończy się około roku 68. Wiemy wszyscy, co się wtedy wydarzyło. Bohater tej powieści traci też kilku sąsiadów, traci też kilku tych wydarzeń marcowych, kilku swoich kolegów. I to jest dla niego taki moment przełomowy, taki moment inicjacyjny, taki moment dorastania i zrozumienia, czym jest ta kultura żydowska dla historii Łodzi, między innymi. I tam pojawia się taka refleksja, która posłużyła jako tytuł tego spaceru naszego po ulicy Ogrodowej. To jest ulica, której końce wyznaczają jednak dwa obiekty bardzo silnie związane z kulturą żydowską naszego miasta, o czym się na ogół nie pamięta. Z jednej strony jest Pałac Poznańskiego, a z drugiej strony jest cmentarz, który jest no takim wielkim pomnikiem tej przeszłości żydowskiej. Więc jeżeli chodzi o takie artystyczne walory, to poleciłabym tę powieść. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra literatura. I ona nie jest warta przeczytania tylko dlatego, że rozgrywa się w Łodzi, ale także dlatego, że to jest po prostu taka dobra proza inicjacyjna. No i druga powieść, którą też bardzo lubię, bo jest bardzo dowcipna, powstała bodaj w latach 60., natomiast akcja się rozgrywa w latach 30. I to jest powieść Honoraty Kruścielewskiej, Córka tego, co tramwaje jego. Bohaterką i narratorką tej powieści jest kilkuletnia dziewczynka, która patrzy na zmieniającą się Łódź, jeszcze taką fabrykancką, jeszcze taką żydowską, ale już powoli zmieniającą swoje oblicze z perspektywy dziecka. W związku z dziecka, które pewne rzeczy dziwią, pewne rzeczy śmieszą. Dziecka, które się zastanawia, dlaczego na przykład park i rezydencja fabrykanta są otoczone murem i bramą. Dlaczego tam nie można wejść? Co tam się takiego dzieje? Albo dziecka, które spogląda na figury na Pałacu Poznańskich i zupełnie nie wie, do czego one służą, bo mieszka gdzieś na przedmieściach, gdzie ozdoby architektoniczne w ogóle nie funkcjonują, więc patrzy na te figury na dachu i dziwi się i myśli, no po co one są? No to na pewno pełnią taką funkcję jak strach na wróble. Znaczy muszą odstraszać, być takim straszakiem dla nie wiem, złodziei, dla ptaków, no bo czy coś może pełnić dla takiego dziecka z przedmieści bałckich tylko taką funkcję zdobniczą? Nie, bo dziecko jakby nie jest uczulone na ten walor artystyczny, na ten walor estetyczny. Ale była blisko w zasadzie, bo te figury tak okropne są. Nie zadzieraj ze mną, mam większy kapitał, wszystko jest... No taką funkcję też demonstracyjną na pewno pełniły. I dlatego ja tę powieść lubię, bo ona jest takim dowcipnym spojrzeniem z perspektywy dziecka na miasto. Okej, okay. A ty masz też taką opowieść w zanadrzu? To znaczy, wiesz co, ja chyba trochę inaczej. Ja patrzyłam, ja szukałam miasta w tych powieściach. Nie, myślę, że bardziej, czy bo też inaczej trochę na to wszystko patrzyłyśmy z Kasią. To też gdzieś tam uzupełniałyśmy. Mnie to na przykład fascynowało taki, jak te fragmenty, które gdzieś są opisane już wcześniej przez literaturę, funkcjonują w tych tekstach, które nie znamy. Na przykład dla mnie też te teksty poświęcone księżemu Młynowi, tak? To były, no nawet przedarłyśmy się przez Rymkiewicza na przykład. To jest teksty,
trudny do czytania i pewnie jest mniej może znany, ale gdzieś tam pokazane jest to wszystko, ta historia Łodzi w taki przewrotny sposób. I to, nie wiem czy to mnie zachwycało, ale mnie to interesowało. To znaczy chciałabym zobaczyć, jak tam ten pałac, który jest opisany u Raymonda w tych takich kanonicznych opisach, pojawia się w tekstach mniej znanych. I czy to się da wszystko posklejać. Udało nam się chyba stworzyć taki obrazek z różnych fragmentów. Nie wiem, czy dokładnie taki, jaki był w rzeczywistości, ale chyba to się mówimy o innym Rymkiewiczu, prawda? O ojcu. O ojcu. No, przez syna też się trzeba przedrzeć. Okej. Myślę, że pokazałyśmy, że to jest coś więcej niż ziemia obiecana, coś więcej niż złe miasto. Ale no, chyba też miałyśmy takie przekonanie, bo o tym rozmawiałyśmy, że tak naprawdę chyba jeszcze czekamy na ważną, współczesną powieść o Łodzi. Bo to symptomatyczne, że ona się jawi no, poza Bondą, chociaż i tą niebezpieczną grą, że pojawia się w tych tekstach dotyczących Łodzi XIX wieku, czyli w tych retrokryminałach. No ale to jest, dzieje się tutaj kapitalna rzecz też teraz i chyba znaleźć sposób, żeby przedstawić czy opisać to miasto, pokazać właśnie, jak ono się zmienia, że to nie jest tylko miasto przeszłości, tylko też jest ta współczesność, ona musi być zakorzeniona jakoś w przeszłości. Ale myślę, że mam taką refleksję, że chciałyśmy pokazać to z wielu, tak w kalejdoskopie, z różnych takich fragmencików, wyrwać się poza stereotyp, poza schemat, ale z też takim przekonaniem, że jeszcze jest do napisania najlepszy tekst o Łodzi, oby. A czy widzisz coś podobnego między tą łodzią, którą dzisiaj przemierzasz, w której żyjesz, a tamtymi łodziami opisanymi w tym? Widzisz jakieś podobieństwo? Tak, ale nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No to na czym by polegało? Podobieństwa. To znaczy, co, zacząłbym od różnic. No na pewno nie masz tej wielokulturowej Łodzi, w takiej mocno opisanej i znaczy, wydaje się, że Łódź straciła chyba wszystkie te etykietki, które przez lata były jej przypinane. No nie jest już miastem fabrycznym, nie jest miastem wielokulturowym, nie jest miastem socjalistycznym. No więc jakim, tak? To wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest chyba kluczowa. I to jest takie niepokojące, że z jednej strony jest taka mocna tożsamość gdzieś tam tkwiąca w tej przeszłości i czy my będziemy ją negować, czy ją aprobować, to jednak jesteśmy z nią związani. Więc to jest to, to chyba jest taka uroda, to niebezpieczeństwo i wydaje mi się, że no to się zmieniło. A co się nie zmieniło, to że ale dla mnie to jest urok, tak? Że jeżeli przeczytamy te opisy literackie, które powstawały w XIX wieku, no nawet z tą Rudą, prawda? Jak poszliśmy na tą Rudę, no to ona wygląda tak, jak ją opisywali, jak ją opisywał Timofiejew, czy nawet ta Ruda, którą opisał Timofiejew i ta Ruda, którą opisuje Witkiewicz w powieści z ubiegłego roku, to jest ta sama Ruda, tak? No i te łódzkie podwórka są te same, ten księży młyn jest ten sam. No to jest fajne, że gdzieś tam w tych przemianach jest pewna stabilność. Nie wiem, czy to jest dobre dla mieszkańców, dla nas chyba. No właśnie, jak ja się powiedziałam, jesteśmy lokalnymi patriotkami. Dla nas to jest chyba dobre. Okej, okay, jesteście zadowolone z tej formy rewitalizacji społecznej, jaką tam zafundowałyście? Jesteśmy dumne z tej książki, Kasia, prawda? Mówimy nieskromnie, jesteśmy z niej dumne. Zrobiłyśmy kawał dobrej roboty. Tak. Ja myślę, że jeżeli po przeczytaniu tego przewodnika część osób rzeczywiście sięgnie do tych tekstów źródłowych, to będzie największy sukces. A jeżeli ktoś będzie wiedział, że nie tylko właśnie, Boże, przyczepiłam się, ale ten Raymond i Tuwim, tylko że jeszcze jest ktoś inny, bo jest tutaj bibliografia, chociaż przejrzeć te tytuły, zobaczyć, że to jest naprawdę, że to nie są trzy osoby, to nie są nawet cztery, tak? My przeczytałyśmy, Kasiu, ile? No, nie liczyłyśmy stron, ale tych książek było... No, w bibliografii mamy prawie 100. Nie... A wczytałyśmy sporo więcej, tak? Więc to jest ciekawe, że może nie mieliśmy chyba wcześniej, nawet my, nie chcę powiedzieć, że nawet my, bo nie wiem, to by brzmiało, że mam taką świadomość, że zjadłyśmy wszystkie rozumy, nie. Ale nie miałyśmy świadomości, że tyle jest tych tekstów przystępujących do tej pracy, na pewno. A to jest tylko literatura polskojęzyczna. Więc jeszcze, tak? No, a i tłumaczona. No i tłumaczona, tak. Mamy kilka pozycji obcych autorów, ale te, które zostały przełożone na polski. Więc myślę, że jakbyśmy chciały, to naprawdę jeszcze... I chcemy. Super, to chcemy jest bardzo ważne, ponieważ teraz nastąpi druga część naszego spotkania, kiedy spytającego zamieni się w podawacza mikrofonu, a wy wasze poczucie dumy będziecie musieli zmierzyć z pytaniami ludzi z sali. Także kto z Państwa chce? Ja jeszcze nie miałam szansy przeczytać przewodnika, ale przerzuciłam
z punktu widzenia przyszłego użytkownika. Jak należy tego przewodnika używać? Zrobić sobie spacer, powiedzmy, śladami Ireny Tuwim, nie Juliana, to nie wiem, czy w ogóle ta postać istnieje w tym przewodniku, czy nie. I to jest bardzo trudne. Właściwie tak przerzucając stronicę, właściwie ten przewodnik trzeba przeczytać od dechy do dechy, żeby wiedzieć, jakich postaci literackich dotyczy, czy jakich okresów dotyczy. Na przykład nie ma odnośnika, powiedzmy, XIX-wieczna Łódź w literaturze, czy współczesność, czy w ogóle nie ma autorów, więc to mi brak jako w przewodniku literackim, nie mogę pójść linią literatury w ogóle. Zastrzeżenie, znaczy my mówiłyśmy o tym, że mamy świadomość tego, że powinien być indeks z tyłu, indeks obejmujący osobno autorów, osobno teksty literackie. To znaczy my się chyba nie możemy do końca zgodzić z tym zarzutem, bo są wyodrębnieni autorzy, którzy pojawiają się pierwszy raz, kiedy pojawiają się w tym przewodniku, mają swoją ramkę, okładki książek. To jest układ graficzny tej książki, to już nie jest jakby nasza sprawa. To znaczy to robiło, oczywiście z konsultacją z nami, ale to robiło wydawnictwo. Wydaje mi się, że to jest, chyba na podstawie bibliografii trzeba było szukać. Ireny Tuwim funkcjonuje u nas w książce tylko jako siostra słynnego brata. Nie mamy, ale to też, tak jak mówię, my nie rościmy sobie prawa, żeby powiedzieć, że to jest kompletna rzecz, że nie można tego materiału było poukładać inaczej. My wybrałyśmy taką drogę, topograficznie, i gdzieś tam trzeba szukać autorów. Rozumiem Pani zastrzeżenia, ale to jest wina tego indeksu, gdybyś miał ten indeks. Żeby sprawdzić, czy jakiś autor pojawia się w książce, to trzeba otworzyć bibliografię. Nie umieszczałyśmy tam pozycji, które potem nie znalazły się w przewodniku, natomiast rzeczywiście bardzo żałujemy, że nie ma odnośników do konkretnych stron, na których jest mowa o danym utworze, czy o danym autorze. Tego też nam brakuje. Opisują ten sam fragment miasta, tą samą kamienicę i ten sam wycinek rzeczywistości, to wtedy układałyśmy to chronologicznie. I jeszcze jednej rzeczy, o której chcę od razu powiem, nie wartościowałyśmy też tych dzieł literackich, nie mówmy, to jest super, to trzeba przeczytać, tylko po prostu chciałyśmy pokazać, że coś takiego jest. Więc przepraszamy za te niedobory, ale i tak warto przeczytać. Może rodzina komentarz. Ponieważ ta refleksja o tym, że Łódź nie jest już wielokulturowa, nie jest już czterokulturowa, znaczy z jednej strony pojawia się dosyć często, ale z drugiej strony zastanawiam się, na ile polega na pewnej petryfikacji myślenia o czterech kulturach. To znaczy można powiedzieć, że dzisiejsza Łódź wielokulturowa byłaby, nie wiem, ukraińska, chińska, wietnamska, turecka, hinduska. Brakuje mi trochę też, ale pytanie, czy powstały już, tekstów, które pokazałyby taki zmiany narodów w naszych czterech kulturach, które są tutaj. Ewentualnie wyjścia poza tę liczbę 4, ale no to taka jest uwaga, tylko odnoszę się do komentarza. Odpowiem Marysiu, to znaczy tekst Ziemia obiecana raz jeszcze. On już pokazywał ten powtórzony taki tekst, który jest dyskusją z Ziemią obiecaną Rejmonta. To pokazuje Łódź dokładnie 100 lat po Rejmoncie, ale pokazuje też to miasto, które, no właśnie, on chciał powtórzyć ten gest wyboru trzech bohaterów z trzech dominujących Łódź nacji. On już chyba był w tych latach 90. chybiony. Ale na przykład w tekście Bondy w loftach na Tymienickiego mieszka rodzina Hindusów. Więc już gdzieś tam to się zaczyna teraz już odbijać. Powoli. Jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie? Czy w kuluarach? W kuluarach. Ja też myślę, że przewodnik spełni taką ważną funkcję poruszacza tak zwanego. Znaczy, że będzie potrzeba pisania tekstów, które będą powstawać w różnych formach artykułów naukowych czy innych, bo przecież ten przewodnik opowie nam też o tym, czego brakuje w tym sensie.
tak? Znaczy jego braki powinny być pewną jasną inspiracją, a być może no, jakoś zostaną zapełnione przy reedycji, czego wam oczywiście jak najbardziej życzymy. Myślę, że wszyscy wam życzymy. I cóż, Karolina Kołodziej, Katarzyna Rowska, Karolina. Dziękujemy. Proszę zapoznać naszą ofertę.